Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I cóż, idziemy sobie już dalej. Znajdź drogę na szczyt. Dobrze, poszukamy sobie tej drogi w tym odcinku. Avalach mówił, że słabością Minerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Dobra, niech sobie porozmawiają. Był uczniem Avalacha. No dobrze. W poprzednim odcinku... Wiecie, co się stało. Wiecie. Wiecie, co się stało. No niestety, najsmutniejsza. Podejdą. Ale... Przyszli na święto. Nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować. Chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się. Jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą. Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie. Mów za siebie. Chodźcie za mną. Mów za siebie, no. Co to za obóz? Z jakiej okazji? O właśnie, właśnie się dowiemy A czegoś. Z jakiej okazji świętujecie? A co wam do tego? Nie ma się co gniewać. Białowłosy służył paniom, tak jak i my im służymy. Kurde, gościu, weź, wyluzuj, wyluzuj już. Tej nocy one obdarzą no. Nas swym błogosławieństwem. Pies! Spotkałam jeden z waszych darów dla wiedźm. Był zasmarkany, wystraszony i na oko ośmioletni. Spokojnie. Po co paniom wasze dzieci? My nie wiemy i nigdy nie pytamy. Nie wiecie? Ja wam powiem. Powiedzcie lepiej, co ma zrobić chłop z napotkaną na trakcie sierotą. Kiedy jego własne dziecka płaczą z... Nie jesteście stąd, więc nie sądźcie nas wedle obcych praw. No dobra, już dobrze, już, spokojnie. Panie wam błogosławię. Brodacz, uspokój się. Najpierw lato trudów w pełnym słońcu, potem deszczowa jesień, a po niej zima umierania. Czekamy tedy na wiosnę, kiedy wszystko co martwe odradza się. A z krwi i potu dąb rodzi nam żołędzie. Czasem kilka, czasem garść. I co robicie z tymi żołędziami? Starszyzna Velen zbiera się i radzimy. Jedni chcą je zmielić i pola obsiać, żeby był urodzaj. Drudzy mądrej kobiecie zanieść, żeby ulepiła piguły na suchoty. Garść zaklętych żołędzi starcza dla całego Velen. Nigdy nie starcza. Dosyć już o tym. Mamy inne pytania. Dlaczego? O właśnie. Powiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta, ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę. Młodzieńcy i dziewczęta. Wracają szczęśliwi. Mówiłeś, że panie schodzą do was ze szczytu góry. Jeśli są łaskawe. Mój ojciec opowiadał, że przechadzały się od ogniska do ogniska, słuchając próśb i skarg. Wtedy co roku czekamy, aż znów przyjdą. Czyli zdarzało się to dawno temu. Nie ma co liczyć na szczęśliwy traf. Tak, spróbujmy dostać się na szczyt góry. Musimy już iść. Na nas już czas. Śpieszno wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Idźcie do namiotu i stańcie przed Teklą. To ona... Co?
Ojojojoj. Dobra, to pójdziemy już. O, kowal. No. No, co? No. Pokaż mi. O właśnie, co ty masz ciekawego? Elolol. Szczerze? Mówiąc, słabe rzeczy ma. Dobra, co my tu sprzedamy jako broń? Dobre bronie mają, ale... To sprzedam. Bywaj. A właśnie, jeszcze jedno, no. Czy... Możesz mi coś, tu wykuć? Żebyś... Czy nie możesz? Nie, bełtów nie chcę, a co innego mogę, czy nie? Nie, nie za bardzo, szkoda. Gwenel? Szczerze? Takie sobie rzeczy ma. Dobra, idziemy sobie stąd. Bywaj. Dobra, idziemy dalej już do tego miejsca dalej. Jeju, jakie głupie miejsce tu jest. Szczerze mówiąc. Oho. Popatrz, dziecko. To Bożątko. Znam je. Ma na imię Janek. O kurde. A niech mnie, wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć... jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja... No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? O właśnie, ja go zapytam. A co ty tutaj robisz? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś na pieńku z wiedźmami. No. Oni na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. Pokręcę się tutaj, a gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy? Szukamy drogi. Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś... Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie... próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się... Mimo wszystko. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Tekle. Jest... Nie będziemy próbowali wykrętu. Ona siedzi tam, w namiocie. Dobra, okej, okay, dzięki. Oj. Dzięki, Januś. O! Mhm, tylko tyle zaśpiewałeś. Mi to przypomina taką melodię, tylko ja już, kurczę, nie pamiętam. Też takie pamiętam. Tan, taran, tan, tan, taran, tan. Jakoś tak leciało, ale już nie pamiętam w tej chwili. Jest, Tekla, dobra, mamy ją. Marika, wow! Jest. Kto to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej. O Jezu. Tak. Jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy. Charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Wybieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panią. Jezu, jak ona wygląda. Ciri? Świetnie. Kto nie chciałby spotkać się z paniami? Mój towarzysz idzie razem ze mną. Co też kot przeniosł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Ma żmijowe oczy. Cuchnie zakrzepłą posoką i trup.
Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. O co tu chodzi? Dlaczego wybrałaś tę dziewczynę? Powiedz mu. Co roku troje wybrańców dostępuje zaszczytu spotkania z paniami. I co się dzieje, gdy już dostąpią zaszczytu? Gdy wracają, już nie mówią o przeszłości. Są... Dziewczyna nie jest pierwszą, która została dzisiaj wybrana. Ale księżyc stoi już wysoko, więc pewnie będzie ostatnią. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejsza niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabija każdego, kto stanie mu na... Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku. Jeśli uważasz, że podołasz wyzwanie. Podołam. Przyjmuję wyzwanie. Chodź. Co ja mam robić? Atakować ją? Serio? Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Przynieś mi tę monetę. Serio? Nie wierzę w to. Dobra, C. Zanurkujemy sobie. O nie. O kurde. Co za skurczybyki, no spaduwa mnie stąd, okej? Okay? Tu coś mamy. Mamy. Serio. Dobra, spadamy, zaraz będzie koniec powietrza. A ja tu zaraz padnę. Jeszcze te głupie utop... Kurde, co za... Co za głupie utopce, no szpieruny. Spaduwa mnie stąd. Okej. Dobra, wynurzamy się już. O! Już! Tak szybko? Aha. O co kaman? Trochę dziwne, co nie? Szczerze. Dobra, pięknie. Okej, jesteśmy na miejscu już, tylko gdzie oni są? Bo ich tu nie widzę coś. Aha, ona jest w swoim tym namiocie, dobra. Zaczynałam się już martwić. Chodźmy po pierwsze. Coś wrócili. Czego chcecie? Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchnie szlamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę. Marika, otworzę wam wrota. Marika, otwórz tam wrota. No. Dobra. Bo nie musiałaś nurkować tej jaskini. Jesteś wiedźminem, nurkowałaś już w zeszłym miejscu. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zeugla. Przypomina mi się, wiecie co jeszcze? Taka grała się, Drakensang. Też jest właśnie taka lokacja, można powiedzieć, Łysa Góra właśnie. Tam jest troszeczkę inaczej, co nie? Wygląda to. Ale tutaj też jest nawet. O, podziękował. No, podziękował. No. Czy też idzie z nami? Po co?
Ościu, Ciri. Dobra, idziemy. Fugas. Serio? No to któż to? Jak cię zwą, dziewczyno? A ciebie? Nieważne jak cię zwą, na szczyt. A ty? Przeszedłem próbę i mam na to poznajesz? Orzen mącicielki. Wyrok śmierci. What? Jak to wygląda? Spoko. O kurde. Pokonaj Fugasa. Jezu, jak to wygląda. Wow, skubany, mocny jest. Wow, nie, nie. Och, jak pięknie. Twardy był skurczybyk. No. Nie traćmy czasu. Ja zajmę się Imleritem, a ty pójdziesz zabić wiedźmy. A Valach mówi, że siedzą w korzeniach dębu. Nie ma mowy. Ja idę po Imlerita. Dobra, no. Zadajmy o to. Papier, kamień, nożyce. O Boże, nie. Jak to wygląda? No nieźle, takie gry kurde w grze, no po prostu... Gramy jeszcze raz. No normalnie powiem wam, kurczę, fajny jest ten Wiedźmin. No. Imlerit jest groźniejszy od Wiedźmin. Lepiej będzie, jeśli ja się nim zajmę. Walczę nie gorzej od ciebie. Oboje wiem, że to nieprawda. Ale... Żadnego ale. Dobrze. Ty też. No, trzeba uważać. Czekajcie, ten Imlerit, to kto, któż to był, bo ja już za bardzo szczerze... Czy to ten był ten Gon? Nie, to kto inny jest ten Imlerit? Zaraz zobaczymy, przecież. Muszę jakoś dotrzeć na dół. Ojoj, nie. No nie. Wow. Jak ja mam tu tutaj? Psia krew. Chyba muszę tam skoczyć. No to wygląda, że tak. Dobra. Wow. Niedobrze. Czy ja muszę tędy iść? Tak, tędy. Dobra, fajnie. To nawet powiem wam... Szybko się idzie tędy. Co to było? Jakieś takie dziwne odgłosy. Ojoj. O Boże, cóż to jest? Ja pierdzielę. Żył miłością i nie zaznał goryczy. Ja pierdzielę, co to ma być? Normalnie jakiś horror. Ja pier... Wiecie co? Mniam, mniam. To co te wiedźmy? Kurde, nie chce mi się bawić znowu w cenzor. Ja pier... Dobra, pomijamy to, ja tego nie oglądam dalej. Jezu! Dzieci starszej krwi. Wiem, jak wyglądasz naprawdę. Wiedziałyśmy, że kiedyś wrócisz. Tak, wrócę. Wciąż pamiętamy, jak smakujesz. Koniec gadania. Ja pierdzielę. Co tu w ogóle jest? Kuchta. Szepciucha. Szepciucha. Ojojoj, to było nie... to nie fajnie. O! Ale fajne!
Dobre! Dobre! Dobry czar, powiem wam szczerze. Och, jak pięknie. Ej, co jest? Oj, 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 to nie tak miało wyglądać. O! Pięknie. Gdzie ty jesteś? Jest tutaj. Kurde, co za śmieciula. A masz. Tutaj chyba będzie. Och, jak pięknie. I co jest? To było bez problemu, co nie, z tym widziłami. Ale troszeczkę mi odjęli. No i padły. Jezu. Serio? Jopier. O shit. No. Chodź tu. Zaraza. No, zgadzam się. Nie gadajcie, że ja będę musiał za tymi ptakami, kurde, ganiać ich. Imlelit jest pewnie na samym szczycie góry. No, teraz z Geraltem będę grał. Dobra, fajnie. Tu coś mamy, ale... Ale, kurczę, jak mam tu zdobyć ten... Aha, tu jest ten... Medalion miejsce mocy. To miejsce mocy. Oj, nie spadaj, nie, nie. Kurde, przypomina mi się jeszcze takie coś takie... Podobne, kiedy też różne moce były w Skyrimie właśnie. Pamiętam. Jeszcze do tej pory. Czekajcie, czy ja muszę tędy iść? Kurde, dziwna ta droga, powiem wam, jednak jest. Tędy na to wygląda, ta. Tylko ta droga inaczej pokazuje, a inaczej się idzie, co nie? No, kurde, jak ja mam tam iść w ogóle? No bez kitu. Dobra, jest powyżej, tak? Okej, jesteśmy. A to cóż to jest? Ja pierś! Kurw, co to jest? No. Lustry powiedziały, że przyjdziesz. Widziały twoje odejście w lustrze wody. Nie drżały w nim pierwszy. Ale przyszedłeś razem z nią, prawda? Boże, co to jest? Jestem tu sam. Kłamstwo, które nic nie zmienia. Się wkuził się. O, bawi się w coś. Co za... Serio? Skubany, mocny jest. Czekajcie, co by tu przydałoby się? Ard może? Chodźesz tu. Słaby jesteś. Chodźesz tu. Kurnia, ziomuś, nie denerwuj mnie nawet, okej? Wow, ej, ziomuś, już, spokój się. Siakra. Już się uspokój, ziomuś. Och, jak pięknie, och, nie pięknie. Kurde, o nie, jeszcze te lagi. Kurnia. Och, jak pięknie, dobra, czekajcie. Wezmę to, zobaczymy, czy sobie poradzę z tym. A ty skurczybyku mały.
Ale tylko jego tarczy. Nic nie nada. Pięknie. Ty, kurnia, ziomuś, spokój się. Och, jak pięknie. Tak się z nim walczy, kurnia. Ale mocny jest też. O, gdzie on jest? O nie. Kurde, co za ziomuś. Co za gość. Co za gość, kurnia. Bez kitu. Chodźże tu. Co za gość. Jest, udało się. O kurde. Co za gość. Och, jak pięknie. O nie. Kto się nauczył tak walczyć? Wiedźmin, którego zabiłeś. Poszedł. Do piachu. Do piachu z nim. Spaliłem go normalnie teraz. O, jak został, kurde. Ale dostał skubaniec. Wow, ta broń ciężka jest jak... Ledwo sobie niesie ją. Jestem ciekaw, co zrobi. No. To było coś. Już poziom 30? O kurde, jak to szybko leci. Fajnie. Szybko to zleciało. Kurde, tyle poziomów już. Pięknie. No, dobra. Udało się. Ledwie. Jak poszło na dole? Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem. Wsia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. A no ta... O nie! A Valach mówi, że tylko zemsta na zimno da... Kurde, co ja zrobiłem? Dobra, kurde, nie, to chciałem... Tak, tego gościa, ale... O czym myślisz? Ja? Nie wiem, co powiedzieć Yennefer, jak już dotrzemy do Leligrandu. Zawsze mów jej prawdę. Ciekawe, czy Yennefer i Triss odnalazły czarodziejki z loży. Powinniśmy do nich dołączyć. Tak. Tak, ruszajmy. Cieszę się, że przyjechałeś tutaj ze mną. Dziękuję. Chodź. Nie ma za co. Usnęła, a nie, myślałem. Zbierajmy się. Dąb umarł. I dąb, i wiedźmy. To było wasze ostatnie święto. A żołędzie? A ten co? Nie wiem, co z waszymi żołędziami. Droga na górę jest... Albo wracajcie do siebie. To już nie jest ziemia niczyja, ani ziemia pani, tylko wasza. Znaczy się, co mamy robić? Co macie robić? Radźcie sobie sami. No. A, to ten dąb. Mhm. Ale dobra, już po nim.
No, gro, się wczytuj. Halo, wczytuj się, gro, proszę. Okej. Okay. Tydzień później. No Wigrat, fajnie. Fajnie, że wracamy do tych samych, kurcze, wiosek. Do tego samego miejsca, co nie? Powrót taki mamy jakby. Ale fajnie. Bardzo fajnie. A ludzie. Myślałam, że łowcy i straż świątynna polują. Czarodzieje wyjechali, a łowcy potrzebowali nowego wroga. Nienawiści i uprzedzeń nie da się wykorzystać. Okej. Obejrzyjmy sobie. Czarodzieje opuścili Nowigrad i ich gniew skupił się na innych rasach. Z dawien dawna największym wrogiem ludzi był nie cudzoziemiec, lecz sąsiad. Kameleon Nowigrad. A, to jest chyba ta karczma tego, Jaskra, tak? Dobrze mówię? Ta, Zoltek. Jaskier! Szykuj ko... Mamy gości. Geralt, Ciri. Kiedy się dowiedziałem, że Geralt cię znalazł. Cieszę się, że też jesteś cały. Gdzie byście się podziewali? Pozbyliśmy się właśnie. Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Velen i generała Dzikiego Gona. Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Musicie odpocząć. Ja chętnie. Znajdzie się tu jakiś pokój? Jasne. Chodź, jaskółeczko, zaprowadzę cię. Później do mnie mam małą sprawę. Odświeżę się i będę czekać przy rynku w Złotym Mieście. Dobra. Okej. Jest już ktoś oprócz nas? Jen i Triss miały zebrać loże czarodziejów. Triss czeka na górze, a Yennefer poszła do kutyr nogi Katarzyny. Yen w podłej portowej karczmie? Po co? Wyobraź sobie, że mi się nie zwierza. A, no i jeszcze ten wasz elf zajął apartament Rubinowy. Czeka. Dałeś mu swój najlepszy pokój. Wcale nie pytał mnie o zdanie. Przygotowałem mu inny, ale potraktował mnie jak powietrze i zamknął się w Rubinowie. Z tamtej pory w ogóle nie wychodzi. Prawie nic nie. Pije tylko wodę, a jedyne co powiedział to chce wiedzieć, gdy przybędą Gwynblade i Zira. Dzięki. Wygląda na to, że będę miał... Dobra, okej. Dobra, co muszę tu zrobić? Chwila. Ostatnie przygotowania? Dobra, po kolei będziemy rozmawiać, co nie? Porozmawiaj za Walachem. Tylko... Tam jest, na górze. Dobra, mam cię już. Dobra. Gdzie on jest? Powyżej? A co tu, jakieś schody, co jeszcze? What? Czy tu są jakieś jeszcze schody wyżej? Czy ja o czymś nie wiem? A, są, dobra, mam. Wysoki budynek, jak na takie. Dobra, mam już ciebie na Walach. Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. O Boże. Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzący. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z nim. Co masz na myśli? Znaczy?
Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Zabójstwo króla, mocna rzecz. Rozumiem, że niewiele osób o tym wie. Z żyjących bodaj tylko ja. I oczywiście Eredin. Pytanie, czy Gels ci uwierzy? O to się nie martw. Dobra, co chcesz zrobić? No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Wow. Jak... Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami? Zapewne wiesz, że oprócz tego łączy je system przejść, ukrytych bram, które... Oczywiście tylko nieliczni o nich wiedzą i... Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść. Niedaleko. To nasza szansa. Chodźmy od razu. Ruszajmy. Dobra. Chciałem z każdym porozmawiać najpierw, no ale dobra, jak tak się potoczyło, to tak zrobimy. Znam ten dom. Miałem stąd przegnać Bożątkę. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwa. Dobra, czy ja mogę grę zapisać? O. Dobra, czekajcie, jak to w ogóle jest tutaj? Aha, dobra. Okej. Okay. Tu mogę... Aha, dobra, porozmawiaj za Walachem. Dobra, zrobimy tak. Dobra, trochę się przejdziemy z nim. Oj, tutaj miałem, kurde, iść, a nie tam. Nowe zadania mamy jakieś? O kurde, no nie laguj się. Gdzie on jest? A tutaj. Czy ja muszę iść na dół poniżej? Dobra, mam. Dobra, i co teraz? Aha, jest, dobra, to muszę użyć. Nie to. Ardy. No właśnie, dobra, mam. To tutaj. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Gotowy? Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda po... Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. No dobra, okej. Już czas. Nienawidzę portali. No, ja też. Nie, żartuję. No dobra, żartowałem. Też nienawidzę tych portali. Cudowny przewodnik. Po gwincie. To mnie interesuje za bardzo ten gwint. Gdzie my jesteśmy teraz? Wow, jak to fajnie wygląda. No nieźle, w takie miejsce trafiliśmy, fajne, no nieźle, nieźle. Wow. Gdzie my jesteśmy? Witaj na pustyni Deep Divet. To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. No nie ma takich. Dobra, znajdź następne przejście, ale fajnie wygląda ta pustynia, powiem wam. Fajnie, to fajnie. To właściwie za miejsce. Bardzo stary świat, wyeksploatowany i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia.
to zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. Człowiek by nie wytrzymał. No i olbrzymie pazurnice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. Wow. A przed nimi byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światu? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypuść się tym skał. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Szczerze, mi nic. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od władz ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. No i co mam tu zrobić? Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. O kurde. Dobra. O kurde, dużo ich tu jest. Okej. O, gdzie my jesteśmy w tej chwili teraz? Wow. Sam jestem? Oho. No teraz tu nieźle nam. Gdzie my jesteśmy? Kurde, jakie dziwne miejsce, co nie? Aha. Jest przejście. Tylko jak ja mam tam iść? Czy ja mogę tędy zejść? Co to było? Które dam iść? Ojoj. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Oho. Zaraz. Muszę wstrzymać oddech. Ojo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 j
Dobra. Okej, okay, jeszcze raz przyjdziemy to. Albo przejść. Bo my jesteśmy... Aha, my jesteśmy tu. Dobra. Okej, okay, widzę już. Dobra. Tędy się nie da przejść. Za wysoko. Aha. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Tu jest wysoko. Ojej. Dobra, muszę wstrzymać oddech. Spadamy. Bo nic do... Jeszcze chwila, jakby się udusił. No. Dobra, fajnie. Magia. To miejsce mocy. Och, jak fajnie. Dobra. Czy ja... Wysoko też jest, o nie? Tutaj. Pewnie. Dobra. Oj. To nie tak miało wyglądać. Nie w tą stronę. Dobrze, szedłbym. Trzeba omijać te trujące chmury. Kurde, dobrze. Bardzo szybko przez nie przechodzić. O nie! Fuck! Serio nie zobaczyłem tego? Shit! Kurde, to nie tak miało wyglądać. Ja pierdziule. Dobra, już wiem jak.
Dobra, już wiem jak przejść mam. Dobra, fajnie. Dobrze moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć.